Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kolejny z naszej serii Podwórko Kolejnicy, ze mną oczywiście jest Krzysztof, siemanko. Siemano. Oraz widzę na czacie, siemaneczko, witajcie, witam na Twitchu wszystkich tu zgromadzonych. I słuchajcie, no jak to prawdziwa polska seria, musi oczywiście rozpocząć z sąsiadami, więc zagrałem specjalnie dla was. Mam nadzieję, że viewsy skoczą w górę, bo ponoć jak się puszcza sąsiadów na intrze albo na początku, to viewsy lecą w górę. Więc zostawcie dla mnie łapkę w górę, bo ja jestem dzisiaj harmonista i ja tu gram pięknie. Sorry, że mi tutaj kamera spadła, że podnoszę, dobra. Krzychu, powiedz mi, co dzisiaj będziemy robić i coś dzisiaj w ogóle działamy, bo naprawdę zmieniło się dużo na gospie. A, i zaraz w ogóle, bo jest wiosna. Tak jest, słuchajcie, ja wam powiem od razu, zaraz Krzychu powiesz, okej? No. Jest wiosna dlaczego? Ponieważ wy, jako oglądający tę serię, nienawidzicie, po prostu nie uwielbiacie odcinków zimowych. Dlatego specjalnie dla was skipnęliśmy całe odcinki zimowe, te sprzedażowe, które są po prostu w moim mniemaniu dla was niepotrzebne. Kasa, jaka jest, to zobaczcie na koncie teraz 379 tysięcy, ale to nie wszystko, bo już dużo rzeczy mam już kupione, prawda? Ta kasa została się wydana i trochę zarabiona przy okazji, więc tak to po prostu wyszło. Znaczy, Grim, mówisz, że decyduje za widza. Słuchaj, odcinki normalnie miały tam, po nie, wcześniej po 9 koła, a odcinek sprzedażowy miał po 3000, nie? Więc po prostu nie ma co ukrywać, jest o wiele mniejsza oglądalność, nie chciałem was tym zamęczać. Mam nadzieję, że mi to oczywiście wybaczycie. I w ogóle napiszcie, czy chcecie odcinki sprzedażowe. O, na przyszłość będę wiedział, bo ten pominąłem akurat, bo wiecie, to jest tak październik, listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec. Pół roku pominąłem, dlatego że po prostu tam się nic nie robiło w polu. Przepraszam. Aleśmy po prostu tylko sprzedawali. Dobra, Krzychu, słuchaj, mów, co dzisiaj robisz. Ja ogółem całe te. No co, siewy, nie? Trzeba zasiać owiec na polu 66, no a potem trzeba ruszyć oberliczkę trochę, bo nam się trochę nazbierało. Tak. Trochę się nazbierało, dokładnie. Ja dzisiaj będę siał nowym siewnikiem. Zaraz zobaczycie, jakim dokładnie siewniczkiem. Oraz pokażę trochę nowych nabytków, bo się też ich nazbierało. Słuchajcie, za kasę dzisiejszą, co mamy na koncie, kupimy nowe pola. Zobaczcie za chwilkę, jak to będzie wyglądało. Także, to co, Krzychu, jedziemy, nie? Zaraz pokażemy tutaj, co się będzie działo. Jedzie się trzeba tutaj krystalem sprzedać paprykę, cebulę oraz ogórki na targ. Także jest spoczko, 14, tam do 15 targ mają, więc trzeba się nie streszczać. Co jeszcze mamy ogólnie? Słuchajcie, coś tutaj doszło ciekawego, mianowicie pozbyliśmy się paszowozu. Nie mamy już paszowozu. Dlaczego? Dlatego, że paszowóz po prostu był nam zbędny, w tym sensie, że co chwilę go napełniać, dbać o proporcje, to tamto i tak naprawdę cały czas mieliśmy problem z tym paszowozem, bo coraz więcej krów, coraz więcej tych rzeczy, a paszowóz non-stop się właściwie robiło. Ja wiem, to jest taka rutyna rolnika, właściwie krowiarza, ale chciałem to zmienić, dlatego właśnie powstał forage mixer, czyli to jest po prostu nic jak mieszalnik taki na sztywno postawiony. Kosztował nas grube tysiące, bo około chyba 20 tysięcy nas kosztował. I działa to po prostu tak, że to widzicie, wsypujemy 50% kiszonki, siana 30% i słomy 20%, przez co tam się oczywiście miesza, tu już widzimy full zasypane i nam się tutaj robi TMR na gotowo, więc sprzedaliśmy po prostu paszowóz, bo nam nie będzie potrzebny, zwykły pszczoł się po prostu podjeżdża, wsypuje się do krówek i tyle, po robocie, więcej nic nie ma. No i też powstała wiata, tak jak żeśmy tu mówili, że tak pół suty było, więc jest też wiata, nasz najnowszy nabytek, tu się chodzi, zapala światełko. Nie się mruga światełka. Zapala? Tak, zapala się światełka. Chyba, że w nocy się zapala może. Może nie pamiętam? Chyba się zapala gdzieś to. Mniejsza. Nie wiem. I co widzicie, to tutaj, słuchajcie, nowy siewnik. Tak jest, jest to Lizard Mazur. Nie no, jest to oczywiście... jak się nazywa ta polska marka tego siewnika? Unia Mazur. Unia Mazur, tak. I tym mi się to elegancko, mamy przejazdówkę taką, więc sobie przyczepki. Więc się będziemy tym mazurkiem sobie siać. Ogólnie stary siewnik, który był u nas używany od początku, czyli siewnik Isaria oraz nagargacie, które potem dokupiliśmy, sprzedaliśmy po prostu za jakieś grosze na złom, tam do jakiegoś gościa, niech tam ma, niech używa. Ty możesz jechać do roboty już, nie? Jak coś w sumie, bo no ja to... jeden nowy nabytek jeszcze z przodu, ominąłeś. Tak? No? Co? No, taki duży, tutaj, w tym miejscu, już nie pokazał chyba. Jaki nowy nabytek? A,
no właśnie, kurde, ale jaja. Ty, bo żeśmy po prostu dzisiaj trochę to się nazbierało, wiecie, jak pół roku się skipnęło, to jednak sporo czasu. Ogólnie tak, Viata kosztowała nas około 10 tysięcy, bo to tak po taniości być pobudowane, więc spoko. No i nam to fajnie pasuje w to miejsce, po prostu koło silosu, wszystko spoko wychodzi. Więc co ty na temat Viaty, pokażę jeszcze wam, co się zmieniło ogólnie tutaj. Właśnie doszła beczka na mleko i wodę, bo jak wiecie, w końcu kupiliśmy naszą mleczarnię, tak zapowiadaliśmy oczywiście wcześniej, więc mleczarnia została kupiona, już pierwsze sery zaczęła nam produkować, może zatem się przejdę, pokażę wam jeszcze, jak to wygląda. Ale się odcinek będzie duży, taki dużo do gadania będzie w tym odcinku. O, przejdziemy się tutaj i tu proszę bardzo, już pierwsze serki sobie stoją, dwie palety, także elegancko, serki już są, mleko nam się normalnie produkuje, zaraz zobaczymy, jak to wygląda, w ogóle to jest sprawa. Zbyniu Games, dzięki za rajdę, witam na odcinku serdecznie, hej, cześć, siemano. 14, no i ponad 500 litrów mleka i się robi z tego serek, także w końcu czarnia jest nasza. Tu zrobiliśmy jakiegoś pracownika, ciemajda, mleko rozlewa, jeździć z tymi bańkami po wsi i takie rzeczy tutaj robić, że to hit, nie? Jeszcze się cieszę, jak głupi do sera. O, no ale mniejsza, więc takie rzeczy tutaj po prostu, takie rzeczy po prostu działają. O, a Krzysiek już przyjechał, będzie, owiesz się jeszcze, mam nadzieję. Tak. Tak, bo marzec siejemy owies, naszą nową uprawę, taką uprawę testową. Jeszcze nie wiem, jak ona będzie polować, czy się opłaci, czy nie. Zobaczymy oczywiście potem. Dobra, słuchajcie, to myślę, że nie ma co zwlekać. Ja dzisiaj mam sporo takiego też jeżdżenia. Cześć Diego B, siema. A, no i tu jest doszło coś. Kurde, ale zmian. Pół roku, strach się zmieniło. Wykopaliśmy sobie też dodatkowo zbiornik na Gnojowice. Jest tutaj dodatkowy zbiornik w tym miejscu, do tej obory, oraz dodatkowy zbiornik jest też w tym miejscu tutaj. Także super, wszystko się elegancko mieści. No i nie trzeba nam tego teraz przestawiać, nie? Spiętiste, bo skąd? To masz, teraz jeszcze lokuje mi produkty. Dobra, zapalamy naszego zatora, którym ci też będzie mógł w ogóle jeździć cały odcinek, bo ja jadę teraz sprzedać oczywiście nasze palety. Po paletach, jak sprzedamy sobie te paletki, no to zabieram się za zakup nowego pola. Pokażę wam, jak ono wygląda. Pojedziemy nam to może samochodem, a potem sobie posijemy troszeczkę, troszkę sobie posijemy tym siwniczkiem po prostu, nie? Jak to tam zobaczycie. Zeus, siemaneczko, witam serdecznie. Cześć Zbyniu, witam, witam. Fajnie, że tu wpadliście. Okej. Dobra, ja to sobie zawijam. Burty może kupić autosanki. A po co burty, jakie palety wożę? Niepotrzebne to są. I to nie jest autosanka, tylko to jest laweta na belki. Ona nie ma burt, wiesz? Po prostu ona tak działa. Teraz pytanko. Czy teraz ja sprzedaję to dobrze? Bo z tego co wiem, to się sprzedaje chyba u naszego kolegi, a nie na targu. U kolegi. Na osadzie to nie. I u kolegi. Tak jest. Wszystko u kolegi. Dobra, to jedziemy sobie do niego. Okej. Okay. Dobra, więc jakaś tam jeszcze kaska wpadnie, taka delikatna. Wiecie, na notariusza, żeby było. O, złapie mi się tamto. Złapie mi chyba jeszcze. 15 tysięcy. 15, 17, 18 koła plus minus wpadło. No, także myślę, że spoko. A tu oczywiście sobie już to poodpinam. I co? Jedziemy na gospo. Zaraz wam pokażę, jak wygląda sprawa z polem, który kupujemy. Bo pole tylko fajne, nawet coś tam już sobie rośnie, więc będziemy mogli sobie to zbierać. Pole jest bardzo, że tak powiem, przyszłościowe, bo nam bardzo dużo też da możliwości pod rozwój przyszły. No ale też ogólnie to nie jest jedyne pole, które kupimy, bo kupujemy od razu dwa pole dzisiaj. Jedno pole ma chyba hektar 60, a drugie hektar 30. Zaraz zobaczę dokładnie, jak to wygląda. Ja też sobie porobię od razu próbki glebowe, żebym wiedział, znaczy no, zadzwonię do właściciela, żeby mi powiedział, jakie te próbki glebowe tam wszystkie są, żeby nie było problemu. Okej, okay, sobie tutaj staniemy. Ja sobie tu jeszcze podjadę, znaczy podejdę sobie na pieszo, na razie. I kupimy sobie to pole, nie? Bo to też warto wiedzieć. To od razu... Kurde, maski mi otworzył, co tu się robi? O, masz silos. Zawsze pod kurde, wejdę tutaj? Do tego? Wejdę? Elo. O. Dobra, siadamy. Latające jelenie? No, farm like never before, nie? Jak to mówią. Może do kogoś się przylegować. Ja właśnie co u ciebie słuchać? Jak tam idą siewy? Bo tak Jadę trochę ten... No, elegancko idą? No,
przy GPS-iku to co ma się ten zepsuć? No niby tam, przy GPS-iku to tak. No i ogólnie spoko jest to, że właśnie Krzychu sobie ogarnie tamto poletko, bo mamy tylko dwa pola owsa do siania w tym roku. Tak sobie na testa siejemy. No i jak wszystko już będzie spoko, no to wiadomo, że sobie po prostu potem będziemy się zjeść tego więcej, nie? Jak Krzychu skończy, to jak mówił wcześniej, jedzie na obornik, wozić trochę na pole numer 8, bo tam troszkę tego obornika brakuje. Ja nawet nie wiem, czy może wapnem też nie sypnąć gdzieś w tym sezonie trochę, nie? No z wapnem może się wstrzymamy na razie. Bo nie, wapno walniemy chyba potem, jak będzie też kamyki zbierać przy okazji. No, także to zobaczcie, nie? Ja nagram odcinek właśnie, jak coś, nie? Siema, hashtag, witam serdecznie wszystkich, którzy się nie przytam wcześniej. Cześć Elektryk, witam Komunistyczny. Słuchajcie, daleko jedziemy akurat, bo jedziemy aż tutaj. Ale to dobrze, bo mało po tych polach jeździmy, wszystko mamy raczej bliziutko, więc wam pokażę teraz, które pola będziemy kupować. Wjedziemy sobie specjalnie pod górkę tam, żebyście zobaczyli, jak to też wygląda. O, trochę muszę powolutku jechać tutaj tym Mercedesem. Okej, ale zaraz zobaczycie. Więc takie trochę kawałki dalej, ale to jest tylko i wyłącznie po to, żeby nie było nudno. O kurde, ale tutaj doły są, gdzie ja wjechałem samochodem. Nie będzie na pewno nudno na tych kawałkach. Jezu, jakie tu doły są, masakra. Telepie, no ja zawieszenie stracę w Mercedesie, nie? Mogę golfa krzyżka wziąć. No, ja bym ci dał i co jeszcze, ty? O, chyba na prusie Łokito kiedyś naprawiło, chyba, wiesz? Nie wiem, może przez to, tak. Talent gospy. A może i tak. Dobra, więc słuchajcie, Luiska. Na luz rzucam, a, to nie ma luzu. Dobra, kupujemy sobie to poletko. To poletko, na którym rośnie sobie jęczmień, więc bardzo fajnie. Ogólnie pole jest dosyć spore, że on mówi, ile ono kosztuje i ile ma powierzchni. A pole to ma hektar 30, tak jak właśnie wam mówiłem. Jest słaba klasa gleby, ale nam to nie przeszkadza, bo jest ogólnie to duże. Jest to tanie też w pole, więc ja się lekko doinwestuję, nawet może coś z tego będzie. I kosztuje ono 105 tysięcy, za które właśnie teraz płacę. Proszę bardzo, zakupione mamy, ale to nie ostatnie pole, które ci kupujemy, bo kasy, które zrobiliśmy, chcemy przeznaczyć na coś więcej i właśnie to sobie przejadę. O, tu właśnie widzicie pole, które będziemy dalej kupować, nie? Jest to pole numer 90 i to jest taki ogromny kawał pola tutaj w tym miejscu, hektar 62 dokładnie ma, za 106 tysięcy. Ono to ma akurat idealnie 100%, więc mało się tym polu, że tak powiem, straci, ale spoko, nie? Więc ta sama, można powiedzieć, kasa, podobna bardzo, ale na pewno się też tam przyda, bo jak mówię, chcemy iść bardziej w te pola, więc tylko tu jeszcze zapłacę za próbki glebowe, żeby wszystko było jasne. No, tu mamy fajną klasę gleby, tu jest trochę gorzej pod, na dole tam, wiecie, bo tam coś tam piach wymyło, jakiś ziem czy coś, chociaż na dole powinno być lepsze, ale mniejsza. I tu mamy też nawet taki spoko kawałek, nie? Także super sprawa, tu ogólnie trzeba troszkę pechać, tam gdzieś to podrzucić, ale to chyba w przyszłym sezonie dopiero, a to widzę, że jest prawie ok. I tak samo też mamy tutaj sprawę z tym, a zatem jest akurat w porządku i pecha jest dobrze, nie? No, lekko te pola zadbać naprawdę będzie majstersztyk, nie? Numer 108 pole? Na razie kupiliśmy te, nie? Długo zastanawiałem się właśnie na tym, jakie pola kupić. Doszło do tego, że kupujemy te. Z prostych powodów, fajnie sobie tu trochę pojeździć po tej mapce, tej nowej części mapy, bo tu rzadko jeździmy, a to myślę będzie dobrze. No i też przy okazji, zawsze to jest fajne miejsce pod rozwój, bo wybieramy pola, które widzę już, jak można fajnie gdzieś tam w przyszłości je sobie połączyć, a to naprawdę jest gdzie iść te pola, także będziemy działać. Jak będziemy wielkimi bambrami, to się to najbardziej takie pole nam przyda, nie? I co też jest na pewno niewątpliwym plusem tego pola, jest ono proste, długie i szerokie, więc na GPS-ie się na pewno z Krzyśkiem nie będziemy gubić, a praca na tych polach będzie przyjemna. Jak chcemy się troszkę popawić, to oczywiście na tamtych polach będziemy działać, ale tu jak potrzebujemy po prostu wjechać i coś ogarnąć, to mamy wszystko tutaj. Nie liczyłem jeszcze hektarów, ile tam nam przyszło po tym polu, ale znaczy po tych polach, ale na pewno trochę tutaj tych hektarów będzie, bo to w sumie doszło nam ile hektar? 30 hektar 90 to będzie prawie 4 hektary, tak? Dobrze mówię? Nie, prawie 2 hektary. 3 prawie. Tak? Prawie 3 hektary. No. Matematyk. No, nie ma młodego, który mi liczy, no nie? Więc muszę sobie jakoś radzić sam. dobra, więc zapierdzielamy sobie troszkę tutaj samochodem. O kurde, żebym się zaraz nie wyrąbał w rów. Ło, panie, ale to idzie. Trochę przepalę Mercedesa, przegonię tak panieczynę z silnika.
No, siadamy zaraz za Turka. Wiem, że pół odcinka poświęcimy na gadanie o tym, co się to zmieniło, ale uwierzcie mi, że to jest bardzo ważny odcinek, bo pomieliśmy właściwie całą zimę, która was nie obchodzi. I teraz po prostu wam dam taki update do tego, co się tutaj dzieje. Także myślę, że wszystko jest teraz jasne i możemy wracać do pracy. W marcu mamy tylko siebie offsa, więc tak naprawdę skończymy ten odcinek nagrywać. Jakieś tam szybkie rolowanko od chwastu się opryska i tak naprawdę zaraz nagrywamy kolejny odcinek. Bo nie ma tutaj, myślę, co czekać. I myślę, też będą takie raczej siewy, nie? Siewy trochę tam innych rzeczy. A, gdzie zajechałem? Siewy będą innych rzeczy, ale to zaraz też wam pewnie pokażę. Chociaż nie, na kolejnym odcinku, mimo że będą siewy, pokażę wam też coś bardzo fajnego. Bo już chcę to robić, trochę poświęcę sobie pola na rzecz tego, ale mam w planach robić, o masz, lekutką budowę, wiecie? Będziemy coś tam nowego budować. Po prostu będziemy rozwijać gospodarstwo dalej. I w tym stronie to gospodarstwo się jeszcze bardziej rozwinie niż teraz jest rozwinięte. Także naprawdę to może być niezły Saigon tutaj, nie? Po tym wszystkim, no. Dobra, odpalamy się i jedziemy. Ogólnie też to powiem tak, nie chcę wam nic zdradzać, Krzysiek, on też nic się nie wysprzęgli, ale mamy pomysł, jak może nie wyłudzić, ale wysępić kilka groszy oczywiście od Unii i dostać dofinansowanie na pewną rzecz. Pytanie tylko, czy nam się uda, bo jeśli dostaniemy dofinansowanie, to bardzo na fajnie to pomoże gospodarstwo rozwinąć i będziemy mieli coś ciekawego, czego w sumie na żadnych seriach na polskim YouTube nie widziałem, nawet zagranicznym YouTube nie widziałem. Więc zobaczcie dokładnie, co to będzie już niedługo. Na razie powiem tylko tyle, że staramy się o te dofinansowania. Jeżeli się wszystko uda, damy wam na pewno znać, nie? I w ogóle patrzcie, kupiliśmy tyle rzeczy, a dalej mamy 183 tysiące na koncie. Przypominam, że to jest sezon, w którym staramy się nie mieć długów, w sensie żadnych. No i mam nadzieję, że dzięki temu, że nie mamy tych długów, no to będziemy się w miarę tutaj jakoś dobrze chociaż rozwijać po trochu, nie? Pytanie, Krzychu, czy ty ziarno całe żeś zarąbał, czy nie? Nie wiem, bo osiemnik był pełny, wiesz? Więc nie wiem, ja nie uzupełniałem. Okej, okay. Coś spadło? Mi? Nie wiem. Zaraz. Zobaczymy, czy to taką problem będzie. Ten stary siewnik, czy nie? Co? Ten stary siewnik opróżniałeś, czy nie? Nie opróżniałem, sprzedałem go po prostu i tyle. No, tam był, on był full, napełniony jakby. Świetnie, to. Dobry pomysł sobie naprawdę z swojej strony. Kupiłem sobie ziarenka. To fajnie sprzedaż przy sprzedaży wtedy. Fajnie, fajnie, no. Gdzie jest worek? Gdzie jest worek? Kurde, go raz zawsze to jest to samo, nie? Szukajcie, ale znajdziecie. Kaj ten worek. Psz, ten worek zasrany. Halo. Ha, ha, halo? O! Ale się zrespił. No co tam, halo? Dzwoni Krzychu z paką! Faraon! Ostry, siema. Siemanko, siemanko. Tezetor to na front jedzie? Jaki front, co ty gadasz? To ja nie wiem, starczy mi tyle? Dobra, najwyżej trudno. Jak nie starczy, to nie starczy. Wyjeżdżamy. Okej. Okay. Więc wyjeżdżamy sobie. Jest to tyle, panie siewnik, właśnie, że trzeba nim trochę manewrować, że tak powiem. Czyli wiecie, odpinamy najpierw sobie tamto, potem zapinamy sobie go od boku i lecimy, nie? Jak to mówię, będziemy siać owiec. Także spoko rzecz. Gdzie jest pole? Jedziemy na fajne nowe pole, więc dzisiaj takie w sumie bardzo dużo nowości, bym powiedział. Ale to myślę, że spoko. W ogóle zobaczcie, jak teraz to pole pięknie wygląda, nie? To my te dwa cudne pola, na jednym pszenicą, na drugim jęczmień. Naprawdę to wygląda, no po prostu majestatycznie. Taka pusta przestrzeń z wielkimi poletkami, nie? No po prostu to jest super. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że ten safe tam tak fajnie wychodzi, że staramy się robić coś nowego. Ogarniać sobie to wszystko tak, żebyśmy nie nudzili się za bardzo na tej serii. Mam też nadzieję, że niedługo jakieś fajne produkcje i trochę może jakieś firm pozakładamy. Żeby też można było coś tutaj, wiecie, podziałać tak troszkę bardziej w innych tematach. Okej. Okay. Dobra, my sobie tu wjeżdżamy. I co, ja się tu rozłożę, bo będzie dzisiaj to polesiać. Tam jakoś tam gnojowice rozlałem, tam jak te korzenie były, że nie było problemu. Okej, okay, dobra. Okej, okay, na ludzi się go wrzuci. Dobra, złap mi to. Okej, okay, złapało, super. Ja sobie teraz to odczepię, gdzieś z tej strony. O, no to mogę sobie to odczepić, nie? Nie ma sensu gdzieś tego targać. Super. Przepinka szybka na ten.
na Mazura. No i co, jest to w końcu siewnik fajny. Dlaczego kupiliśmy taki siewnik? Uznaliśmy wspólnie z Krzyśkiem, że siewnik o tak dużej szerokości to jest przeskok niemalże podwójny, ale co za tym idzie? Nie możemy nim od razu siać jakby tak jak tamtymi, nie? W sensie, że nie na siernisko. Dlatego jest to niewątpliwy minus tego siewnika, ale plus taki, że w sumie jak na tamtych siewnikach, tamtymi siewnikami robiliśmy 3-metrowymi dwie roboty na raz, to szóstko robimy jedną robotę, czyli teoretycznie czas wychodzi ten sam, bo trzeba przejechać tak talerzówką, nie? Tylko talerzówką 3-metrową, więc jednak trochę wchodzimy, tak powiem, na minus. Ale to... Aha, no i fajnie, że to się takie rzeczy robi tutaj, no bardzo mi to się cieszy. Siewnik to Polani? Nie, no przecież widać, że jest Mazur. Czy to równo jest? Chyba równo, nie? W ogóle tak zrobimy sobie jeszcze wykryć szerokość. O, świetnie. Cofniemy sobie elegancko w tę stronę. Raczej będę bez zaczników działał. Tutaj nie ma sensu chyba z zaczynkami lecieć. Okej. Owiec jest zaaplikowany. No i lecimy. W końcu fajne jakieś siewy. Może zmienimy sobie troszkę obrotki. O. A jednak wujeczka. Wujeczka. Alt ustawia się pionowo. Alt W to usuwa się chyba, z tego co wiem. No, Alt W się po prostu usuwa, nie? GPS w takim gruzie? Założyliśmy sobie GPS-y. Słuchaj, ostatnio nas stać na takie maszyny, nie? Pytaliśmy specjalnie widzów, czy można do takich gruzów namontować GPS-a. Oczywiście wszyscy go nie powiedzieli, że jak najbardziej można takie gruzy ładować GPS-y. Nie ma z tym żadnego... O maszko. Nie ma żadnego problemu, także jak można, to sobie po prostu załatwiliśmy te GPS-y w naszych wszystkich silnikach. Oprócz MTZ, bo tam nie dało rady. Tam jest trochę inna ruska technologia, no i tam nie dało rady. Ale w innych najbardziej poszło, więc super sprawa, nie? Bo możemy sobie teraz elegancko siać. To 30 daje GPS? A to nie wiem akurat, my mamy w Zetorze, Ursusie i Maseju, nie? Do każdego silnika można GPS zamontować? No właśnie, no to chodzi, nie? Ja mam akurat z tych, w MTZ i tak nie oddawaliśmy GPS-u, no bo i tak on idzie na sprzedaż. Ogólnie słuchajcie, problem jest ze sprzedażą, nie wiem czemu, ale oferty do nas nie dochodzą, tak naprawdę. Albo jak już takie słabe oferty, więc ciągle czekamy na kupca. Ciężko się go sprzedaje, tego MTZ-a, ale mam nadzieję, że już niedługo on pójdzie. O, może, chciałem to tak szybko dosyć, ale zapomniałem, że... że nagram odcinek, chcę, żeby to było w miarę realnie. Okej. Okay. Na tym, czy w ogóle do pola dzisiaj skończę. No się chciałem się to pola łyknąć, ale zapomniałem, że przecież mamy... Biznesmen to biznesmen. Biznesmen? Co tam biznesmen? Milioner? Okej. <Okay. śmiech> Nie wiem, z czego to jest, ale śmieszne. Ale Kongo. No, także tak to. No i spoko, nie? Jaką się... ma szerokość ten rzutnik, jakby co? Żebym mógł GPS-a ustawić. A to Ctrl C, naciskasz i wykryj szerokość. Tak, i pokazuje 0. Aha. To nie wiem, to na oko jedź jakoś, nie? Na oko. Na oko to chłop w szpitalu. Przecież ej, możesz zobaczyć szerokość roboczą w sklepie. No właśnie to robię. No, no to po co mnie pytasz takie rzeczy? No bo myślałem, że wiesz. Tak, ja... Noż ty... Dobra, 8 metrów, już wiem wszystko. No i nie ma za co, widzisz, mogłeś tak zrobić od razu. A mnie czyszcza, nie? Z nimi tutaj tymi patałachy jeżdżą, kto im dał prawo jazdy? Bez takich ludzi wypadki się dzieją. Widzisz, że tu pan jeździ. Żyłka pęknie jest. Przepraszam, jestem zdenerwowany, po prostu martwię się o przyszłe nasze interesy, Krzysztof, na gospodarstwie, wiesz? I tak trochę wyrzucam z siebie ten stres poprzez agresję na innych uczestników ruchu drogowego, nie? I potem trochę jest... Nieładne zachowanie swojej strony. No nieładnie. Nie powinno tak się robić, to jest najgorsze, czekam można. A! Siewy, jak się robi, to najpierw poprzecznik, a potem cała reszta. To pamiętam, więc źle to nie zrobiłem. Siema Riot, co robisz? Nagrywam odcinek właśnie wtedy macinę, jakby coś, więc siemanko. I siejemy sobie, kurczę, tutaj, no co, no, owiesik. Owiesik siejemy sobie. Więc tak to tutaj leci. Z tym tematem. Patrz! Nie gadaj, że idealnie pole wyszło. Chłopie, Krzysiek, słyszysz to? Słyszę. Krzysiek, to pole jest perfekcyjne. Oho. Po prostu wychodzi idealnie. Ja nie mam pytań, rozumiesz? Nie ma pytań. No, nie mam pytań, żadnych. Wszystko jest wyjaśnione. Dobra. Cyk i fuch. No co, ty też sobie to zasiejemy, nie? Od razu. Tego poprzeczniaka.
To ciekawe, czy się to pole wykniemy. Dobrze było w sumie. No. Ja miałem już z baniaka, byśmy mogli zająć czymś samym innym, nie? No, także spoko. Ile za darma koni? 115. Bardzo fajnie, 115 koni ma. On jest oczywiście kupiony za MTZ, ale póki się nie znajdzie kupić na MTZ, to jeszcze używamy dwóch. O, nie MTZ kona tej dosiany jakoś tam, nie? Jeszcze używamy na razie jednego i drugiego. Ty, ja nie wiem, dzisiaj jest odpust, czy co, o co chodzi, gdzie takie tak jeżdżą? Ty żeś mi kazał na 8, jakieś 8 jedna zielona na mapce i mi nie sypie. Tak? No. To musisz znać innego w takim razie. No, niestety. Dobra, Al2 działa, miał rację ktoś. Kto to napisał, że Al2 działa? Ja chciałem się z tego miejsca przeprosić i powiedzieć... Co? Przeprosić całe te. Całe te i powiedzieć dziękuję. Rajt, jak chcesz być... Jak chcesz być jak nasz streamer Kamil Rajtus, widzisz wszystko dookoła siebie. Nie stwarzasz wypadków. Męsko radzić sobie w czasie transportu podczas plonów. Zapraszam do zakupu literaka. Piękne, Dadulek. Naprawdę piękne, nie? W ogóle fajnie, że też dziękuję też serdecznie, że skorzystacie z oferty, nie? Tej, która była. Znaczy może raczej. Nie, że dziękuję, bo to brzmi trochę jakby wam dziękował za to, że się kupili coś, a tak naprawdę tam niepotrzebne. Ale dużo osób właśnie kupiło Irtraka, kiedy była fajna promocja na niego, czyli do 10 czerwca pierwsze 10 osób, które kupiły Irtraka, miały po prostu 5 dyktali, nie? Więc naprawdę promocja mega, mega. Takie promocje było dosyć rzadko. O, mega. A tu super, nie? Swoich. W swoich co? Bo tam na tych nasz kluczowych polach to tam nie ma. A, okej. Co mówisz? Oborniczka na nowych polach. Możesz tam w sumie wapno na rzepak rzucić, jakbyś chciał. O. Tak poza, wiesz, no, na odcinku. Bo i tak tu, no, możesz tam w sumie tak zrobić. Tam trochę jest zasiane, ale tak, wiesz, przełamiemy taki ten trochę realizm. Żeby tam no jednak nie starać z plonu, bo jednak pole fajne. Więc tam mógłbyś rzucić wapno. A tam reszta to się zsypnie już granulatem. Raczej nie? Wiesz. No. Swoich plonów, tak, tak. Transportu swoich plonów, jasne. Sorry. Może po prostu przeczytałem, ale inaczej to powiedziałem. Siemanczko Kamil, co weź się na, witam serdecznie. Witam, witam, zrobię tam. Cześć, porażka. Witam. Ale masz nick taki trochę. Śmieszny. No, i słuchajcie ludzie, będziemy chcieli też w przyszłości zająć się w końcu tematem tych kamieni, nie? Bo one się zrobiły, jak zaczęliśmy sobie save'a i te nieszczęsne kamienie nas tutaj męczą i nam psują maszyny. Dlatego trzeba będzie te kamienie jak najszybciej się ich pozbyć, a zrobimy to pewnie zaraz po tych żniwach. Jak tylko będziemy ogarniali wszystko, to kamyki sobie wywalimy. Bo nie ma to ani sensu, żeby tutaj one leżały i nam tylko zawadzały. Gramy bez kamieni w farmingu i to myślę, że jest tak, to jest no spoko opcja, bo z tymi kamykami to jest tragedia jakaś, nie? Tak coś, to takie coś, że jak poruszasz głową w ralu, to kamera chodzi w grze i się rusza. Tak, dokładnie, widzisz? Rączki ją tutaj, a kamera się rusza. O, widzisz, gdzie? Pa, pa. Nie, bardzo fajna, fajny system, nie? Ja już też to mówiłem i... Wychodź, wychodź z samochodu. No, co taki schowałeś tam? Chodź. Na niemieckich blachach jeździliśmy, że... Ale powiedziałem, nie? Ten w Passacie aż się wydygał. O, płacisz, odmawiał już. Mniejsza o to. Więc, no, i track spoko też na pewno dla osób, które... Będzie mi jak? Nie, nie będzie. Które chcą sobie tak troszkę pograć, na przykład jak ja, macie kierownicę, macie tutaj, nie wiem, Sajteka panel i macie skrzynię biegów. I to jest spoko właśnie opcja dla takich graczy, którzy chcą właśnie doświadczyć czegoś, czego nie doświadczali nigdy wcześniej. Czyli po prostu radości z gry, tak? Bardzo fajnie to jest. Ja doświadczam teraz tego właśnie dzięki Irtrakowi. No i super sprawa, bo to jest po prostu trzecia ręka, która operuje kamerą, nie? A tak naprawdę, jak chcę fajnie ustawić to wszystko, to jest, jest po prostu mega przyjemne, nie? Wiecie, każdy chciał mieć trzecią rękę gdzieś tam, nie? Ty, ja żeby ten na to nowe pole dojechać, to jak ja muszę rozjechać? Na które? No, na tym rzepak ten nowy. A to mi mapki nie ma, czy jak? No mam, ale ja się pytam ciebie, żeby jak najszybciej. No tak, najszybciej to myślę, że będzie jak pojedziesz przez jedynkę gospo, tam, znaczy przez Polen Meriden i tam przed 93 sobie odbijesz na 90, nie? Ojej, ojej.
to za pół godziny się widzimy. Jakbyś chciał pojechać tamtędy, sobie myślę, że teraz pojechałeś, to mogłeś jechać sobie tędy na nasze łąki, tamte 22 i tam odbić sobie, nie? No tam, tak, przez, no, tam tak. Przez Polnę byś jechał wtedy, nie? Jakbyś chciał szybciej, nie? No ale krzywdzę temu rudzić, tak, mamy wszystkie pola w kupie tak zbite. Chciałem w końcu kupić coś, żebyśmy sobie dojeżdżali, nie? IRL, znam typa, który ma pole 15 km od swojej chaty, nie? Czaisz to? Nie. To nie jakiś tam duży kawałek, nie wiem, 10 hektarów, nie? Tylko taki, wiesz, z 3? Coś, nie? No więc wiesz, no ale no jest tak czasami, nie? Że sobie kupić takie pole, bo jednak ci się gdzieś tam opłacałoby takie tam mieć pole, nie? Coś. Do G29 można dołączyć panel CTK. Panel CTK jest dołączany do komputera jako osobny w ogóle element, nie? Bo G29 zajmuje 4 sloty, nie? Wszystkie tam jakie są. Czyli lewarek do zmiany biegów, trzech króli, ten co się na dzień naciska, kierownicę i zasilacz chyba jest. Chyba tak. Chyba te trzy rzeczy są tutaj podpinane jakby do tego. Tak? Raz, dwa, trzy, no i mają cztery. Swoje hotel, nie? Swoje podpięcie jakby. Co? Swoje podpięcie mają. Tak, no, mają swoje podpięcie, więc tylko właściwie wyprowadzasz kabel do zasilający i USB do komputera, nie? Po prostu. No, tak, dokładnie. Więc to jest spoko rzecz na pewno. A Sidek jest po prostu osobnym, gdzieś tam wpinasz sobie, nie? Więc też jakby jest git. Nie no, co jest z tym ruchem ulicznym? Ej, słuchajcie, ja nie wiem, czy ja jestem jakiś zagłupi, co? Nie mam po prostu pojęcia, jak to naprawić, ale czy ktoś wie z was, może ja... Może mapmakerzy oglądali ten odcinek, ale raczej wątpię. Mapmakery pewnie teraz robią wszystko tam, żeby mapy były jak najlepsze. Ale może ktoś z was wie, jak wyłączyć ten ruch uliczny, coś takim, żeby tego ruchu ulicznego nie było tak dużo, tylko zmniejszyć jego częstotliwość. To w sensie, jak już wstawiam na bank, gdzieś jest przypisane, ale może w sumie być tak, że to pewnie jest wpisane w... Jakieś pliki farminga zaszyfrowane, do których normalnie nie masz dostępu, nie? Bo tego faktycznie jest za dużo, nie? Powinno być powiedzieć rzadziej. Tu nie ma też jakoś dużo nitek, nie? Dołożone. A jednak jeżdżę jak po anomanii po prostu. Dobra, jak już skończyłem ogólnie? Mhm. Siewy robić. Spoko. Także super sprawa. Ja właśnie zacząłem. Tak? No. Siewy? Wapkowanie. A, mówię, co ty siejesz, ty? Sieje. Ja już zawał, nie? Dobra. Słuchajcie, mi się tak się ogólnie pożegnam z wami na tym, na polu. Niech będę zjeżdżał, szkoda trochę czasu. Więc słuchajcie, dzięki, żeście na tym odcinku byli. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. I że pojedziecie na kolejny. Życzę wam oczywiście miłego dnia. Wpadajcie na streamy. A, już nie, już streamów nie mam. No, ale wpadajcie tam sobie na kanał, oglądajcie inne odcinki. I trzymajcie się do kolejnych, no i cześć, pozdro. Pa, pa. Siemano.